Hej, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał, teraz na Kini Zimmer Capture. Po co? Mamy 15.52 w momencie nagrywania, padło to o 14.00 coś na YouTube, nie wiem dokładnie o której godzinie. Dzisiaj będą dwa odcinki na kanale, jest to pierwszy z dwóch, kolejny pojawi się w okolicach godziny 20, jak będziecie chcieli. I sprawdzimy sobie, jak to brzmi. Słyszałem jakiś snippet na TikToku, widziałem jakieś kilka filmików na TikToku, na Instagramie widziałem jakieś tam przebitki, jakiś live w ogóle. No ale oczywiście nie sprawdzałem kawałka, wpadło to o północy na wszystkie portale streamingowe, ale ja sobie zostawiłem reakcję na teraz i lecimy z tym. Kini Zimmer Capture, po co? Mam nadzieję, że to nie będzie odpowiedź na moje pytanie, dlaczego powstał taki numer. O nie. Coś pokićkałem, ale chciałem jakoś fajnie zagrać słami, ale się nie udało. No po ostatnim singlu Kiniego z Capturem, Latino King itp. itd. Oczekiwania do niego mam troszkę niższe. Raczej mam takie bardziej zbazowane. Kiedyś by się bardzo po furii się zhypowałem, że fajne numery wpadają, a potem wiecie, Latino Kingu tak. Nie pamiętam, jak to się nazywało, czekaj, w nocy to się nazywało. No tamto mi się mega nie podobało i jakby totalnie nie mój lot. I teraz troszkę mam niższe oczekiwania, więc mogę się pozytywnie, no przynajmniej, zaskoczyć, co nie? Lecimy z tym. A, ten teledysk powstał ze współpracy marki Furia oraz Flamin' Hot we wrześniu. A, też ty teraz. No w sumie w tamtym miesiącu, no bo już jest październik. Alrighty. Lecimy z tym. On podlewa chrupki Flamin' Hot, nie? Ja akurat te Flamin' Hoty są spoko. Jadłem chyba wszystkie, testowałem. Nie, Doritosów nie jadłem. Ale te lejsy trochę pieką, a Cheetosy są takie alrighty, nie? Alrighty według mnie. Okej. Żadnych głupich dziewczyn nigdy w moim życiu. Okej. Wypożyczam furę, ona się zachwyca. Żadnych głupich dziewczyn w moim życiu. Rel. Też bym tak chciał. Ja ogólnie, widzowie, mam takie podejście do relacji ostatnio, że ja zdaję sobie sprawę, że chyba nie umiem nikogo w 100% zakochać i raczej będę sam całe życie. Wiem, że to może być taka gadka, wiecie, pewnie starsi powiedzą, wyrośniesz z tego i w ogóle. Ale ja mam 23 lata, widzowie. Bro, like... Show no love, wiecie o co chodzi, nie potrafię dać emocji, po prostu za bardzo jestem sfokusowany na swojej drodze, żeby w jakiś sposób rozdzielać te dwa światy i poświęcać się do kogoś bardzo mocno, nie? Hard things, guys. Mega trudna sprawa, nie? I could never, chyba. Chyba nie, no. Najwyżej sobie adoptuję dziecko, jak będę starszy, jest, a nie? Bo dziecko bym chciał mieć mega akurat, no. Lipo w ogóle, że trzeba mieć dziewczynę, żeby mieć dziecko, nie? Znaczy, w sumie nie trzeba mieć dziewczyny. A że trzeba spójrzeć, żeby mieć dziecko, nie? Że ona się nie... No dobra, nieważne. W życiu wypożyczam furę, ona się zachwyca. Większa i fajniejsza niż ta jej rodziców. Okej. Drinka ma spalenką, cyrko... Ej, nie lubię dziewczyn, co się jarają autami, tak szczerze. To są blachary TV, nie? Nie, no dobra, może nie blachary, ale kiedyś miałem przyjaciółkę taką i ona gadała, ale auto, i mówi, ty weź kurwa. Może zobacz, jak ten ziomek, czy on jest spoko ziomkiem, czy nie i w ogóle, a ona ale auto i w sumie odpuściłem wtedy z nią, nie? Nie lubię tego, bo to jest takie, wydaje mi się, że mocno materialistyczne spojrzenie na sprawę. Rel? Chyba rel. ...niż ta jej rodziców, drinka ma spalenką, cyrkonie na nadgarstku, auto stoi na podjeździe. O, ja wiem, że chciałaś więcej niż cyrkonie na nadgarstku, auto stoi na podjeździe. A okej, czy to też wynika według Kiniego z tego, że laska nie miała wiele i chciałbym mieć więcej, z uwagi na to leci na takie rzeczy bardziej exclusive? Ma, może ma to sens. No wiecie o co chodzi, ja wam często mówię, że ja jestem z bidy w ostatnich czasach przynajmniej, dojrzewania, powiedzmy 8-7 lat. Po prostu mam niechęć do osób, które są bardzo... Może nie bardzo bogate, ale bardzo w jakiś sposób materialistyczne i jakby boostujące swoje postrzeganie na świat przez pryzmat pieniędzy czy jakichś rzeczy materialnych, co nie? Więc jakby mi to może wynikać z niechęci do osób, które mają kurwa w chuj rzeczy, wiesz o co chodzi? Że chciałaś więcej niż cyrkonie na nadgarstku, auto stoi na podjeździe. Masz pociąg po dwudzie, czytałem sobie, że to ostatni raz. Sam znowu jadę nocą, ale
wiem po co. Pieniądze w papierkach lecą przez śledę. Ej, wydaje mi, w ogóle fun fact. A bo dobra, zaraz wam to powiem, bo nie jestem przekonany, czy to będzie tak, jak będzie, jak myślę. Ale na razie fajnie się ładuje, to na plus. No ale nie wiem po co. Pieniądze w papierkach lecą przez śledak, a ciebie nie ma obok. Ale nie wiem po co. Obiecywałem sobie, że to ostatni raz. Sam znowu jadę nocą, ale nie wiem po co. Znaczy jest to takie, jest to takie cieplutkie, wiecie co chodzi, bo ma taki soft głosik, nie? Taki wiesz o co chodzi. Cieplutkie trochę to jest, ale druga sprawa, widzowie. Ja nie jestem kimś, kto hejduje klubówki. Wiem, że popularna opinia w Polsce to jest klubówki i po prostu krytyka na klubówki, ale ja, jako ja, nie hejduję klubówek. Że mówię dlaczego? To wszystko podyktowane, widzowie, z tym. To już słyszeliście tysiące razy na moim kanale, że ja się chowałem na trapie, ale nie trapie a la Lil Pump, tylko trap a la Monster Cat, Trap Nation, Fat Rat. Ja na takim trapie się chowałem. To był trap przed trapem, widzowie, ale to raczej trochę starsze osoby skumają. Bo wydaje mi się, że dużo moich widzów zaczynało słuchać muzyki jak trap, to był Lil Pump, Migosi, jakiś tam Future i w ogóle. I ja nie dość, że dużo grałem w gry, więc słuchałem dubstepów, transów, frenchcore'ów. Słuchałem takiej muzyki, powiedziałbym, mocno rave'owej, klubowej, takich uderzających, więc jak jest coś takiego w kawałkach, ja nie będę hejterem. Tak samo jak było przy okazji Young Iggy SDA. Tam też jest taki moment klubówki w refrenie i mi się to podobało. Więc ja lubię te takie bity mocne i takie, wiesz, vibe'i. Chociaż to troszkę... Co jest? Sorry, gasło światło. Ale to co mówiłem, generalnie to się troszkę gryzie z moim życiem i z moim lifestyle'em. Bo ja w klubie to troszkę jak rodzynki w średniku, czyli totalnie tam nie pasuje. Jednakże wiele osób może myślę, że tam pasuje z uwagi na to, jak się zachowuje na co dzień. No, fajne. Ale kurwa, szczekmina, no. That's nicking wariaty, nie? No, ale generalnie... nie chodzę do klubów, nie lubię klubów i nie lubię tego całego otoczenia, ale lubię takie piosenki. Naprawdę uwielbiam dubstep, jakieś tam Skrillexy, tak jak mówiłem, jakichś takich artystów właśnie trapowych, niezależnych. No, to jest coś, czego bardzo dużo słuchałem swojego czasu. Naprawdę bardzo dużo słuchałem. Nie wiem po co, obiecywałem sobie, że to ostatni raz. Sam znowu jadę nocą, ale nie wiem po co. Pieniądze w papierkach lecą przez śledak, a ciebie nie ma. Jak ja to, ja przysięgam, jakbym mógł reakcję nagrywać stary na tego, na... No właśnie na jakieś, wiesz co chodzi, transy, dubstepy, na takie, wiesz, numery stricte, gdzie nawet nie ma tak naprawdę tekstu. Tylko jest sam instrumental, czasami są, powiedzmy, wokale kobiet jakieś, nie? Co śpiewają ładnie, tam wyższe noty dają w ogóle. Ale naprawdę uwielbiam takie brzmienia. Serio, lubię taką muzykę strasznie. Naprawdę lubię taką muzykę. I ode mnie za ten numer jest plusik. Wiem, że wiele osób może to skrytykować, jednakże ja lubię takie brzmienia. Naprawdę lubię takie brzmienia. Po co? Lubię to fest, nie? Czyżę flaming hot, czasem jak furia. Ona ma baby face, to w sumie tak jak ja, napęd na tył. Okej. To już kolejna noc, we mnie euforia. Ona ma mały waist, dzielimy pół na pół, jak ja i ty. Najlepiej nagram głosówkę. Podoba mi się ten kawałek, naprawdę. Może nie jest to nic takiego, powiedzmy, w jakiś sposób game changing, odkrywają, jakby wiesz co, otwierające głowy i w ogóle, tak jak Furia według mnie była mocno takim kawałkiem nowym i czymś takim zajebiście fajnym, to tutaj może nie ma tego efektu, nie ma tego zabiegu, jednakże mi się ten kawałek podoba, bo jest blisko po prostu mojego serca taki gatunek muzyczny i to wolałbym to przesłać 1000 razy w jeden dzień, niż w nocy 3 razy. No, naprawdę... Jestem jakby pozytywnie nastawiony do tego kawałka, podoba mi się po prostu ten beat, nie? Jakby lubię ten beat, to jest fajne. I generalnie klimat taki bardzo... Wiesz co chodzi, taki lekki, nie? Na pół jak ja i ty. Najlepiej nagram głosówkę, może ją usłuchasz później. Myślę zieloną wiadomość, nie mam już
czasu na kłótnie. Znowu robi selfie, ale nie jest selfish. Ja siedzę we... Znowu robi selfie, ale nie jest selfish. Właśnie się wydaje, że osoby, które sobie robią dużo selfie, to są selfish, bo są trochę zadumane w sobie i mają wysokie postrzeganie o sobie i trochę... Nie, no żartuję oczywiście, to jest taka, takie jaj... na jajca se gadam, bo sam sobie robię selfiaki, ale ja mam totalnie inny powód robienia selfiaków sobie z uwagi na to, że po prostu nie lubię mega tego, jak wyglądam. W ogóle wczoraj dostałem komentarz, że fajnie by się oglądało, gdyby nie wyglądał jak ktoś z autyzmem czy z inną chorobą. Pozdro do tego ziomeczka. Ja często robię sobie zdjęcia i w jakiś sposób oglądam siebie, tylko że po prostu... Nie wiem, jakby odbudować swoją wartość, coś takiego. No nie, no ja mam zawsze problem z akceptacją swojej mordy i ogólnie tego, jak wyglądam, więc... Dla mnie to jest w jakiś sposób forma terapii, co nie? Ale wiem, że osoby niektóre są bardzo zadumane sobie, dlatego robią sobie zdjęcia, jednakże nigdy nie posądzam kogoś o coś takiego z uwagi na to, że nie wiemy, co siedzi w jego głowie, co nie? Nie, znowu robi selfie, ale nie jest selfish. Ja siedzę w eserti. Obiecywałem sobie, że to ostatni raz. Sam znowu jadę nocą, ale nie wiem po... To jest moja relacja z CSGO Skins, nie? Obiecywałem sobie, że to ostatni raz. Ja pierdolę. O co pieniądze w papierkach lecą przez szerdak, a ciebie nie ma obok, ale nie wiem po co. Obiecywałem sobie, że to ostatni raz. Sam znowu ja... Lubię takie brzmienie stereo. No co, ale nie wiem po co. Pieniądze w papierkach lecą przez szerdak. Ale tak szczerze? Ja tak mówiłem o tym, że nikogo w życiu nie będę miał, ale jak sobie taki piosenek sobie wyobrażam, jak z taką dziewczyną, ale nie z taką klubową dziewczyną, tylko z moją dziewczyną. Tak sobie tańczymy pomału, wiesz, co chodzi, co... Oh, bro, like this shit crazy. Nie wiem po co, pieniądze w papierze. Może kiedyś, widzowie, może kiedyś. A ciebie nie ma obok, ale nie wiem po co, po co. Nie no, beat, shoutout for pewnie Kaptur, nie? Ta, czy nie? Ta, shoutout Kaptur, nie? Beat Kozak. Nie no, ja naprawdę mógłbym słuchać samego instrumentala, przysięgam. Mógłbym słuchać samego instrumentala i tak samo by się jarał, wiesz co chodzi, bo no generalnie taki typ muzyki to często słucha się stricte dla podkładu, nie? Yeah, I like this shit a lot. Ja pierdzielę, gość został obsmarowany cheetosami Flaming Hot. Ten moment gdy. No, tak mówiłem. Dla mnie to jest fajny kawałek, dla osób, które nie lubią klubówek, z czym się oczywiście jakby w jakiś sposób... czy to rozumiem? No rozumiem, no ktoś się mógł kołować na innej muzyce i coś mu może nie siadać, mniej lub bardziej. Ja lubię klubówki. Nie wszystkie. Oczywiście nie lubię jakiś tam, wiesz, tymek język ciała czy coś, bo to jest zbyt takie ciepłe dla mnie. Ale jak jest to fajnie wyważone wszystko, że nie jest to zbyt takie FIFA, Rafa, Rafa, Pafa, Cup, Pap, Ride, wiesz o co chodzi, to jest fajne dla mnie, to jest dla mnie fajne. Lubię ten kawałek, podobał mi się, czy liryka jest tym ważna, mógłby nawet nic nie mówić, tylko coś tam sejęczeć i byłoby git tak samo, bo główne skrzypce, pierwsze skrzypce tak naprawdę grę podgład w taki typu piosenka, więc mi się podoba. No i tyle, dajcie co wy o tym myślicie, dajcie co myślicie o mojej reakcji, ale też zdaję sobie sprawę, że dużo osób może napisać, że to jest słabe, czy to jest gówno, przez to, że nie lubią takiej typu muzyki, mi się to na przykład podoba i jest fajnie wyważone i nie jest zbyt ciepłe. Mówiąc, nie jest zbyt ciepłe, raczej wiecie, o co mi chodzi. Buziaczki.